13. Międzynarodowy Festiwal Złota Trąbka Orkiestr Dentyk 2016. Gościmy 6 orkiestr, które są oceniane przez szanowne jury. Na scenie pierwszy zespół konkursowy, zespół z Czechowic-Dziedzic. Naszą specjalnością jest gra na przeróżnego rodzaju imprezach okolicznościowych. W tym festiwalu, w 13 festiwalu, mamy przewagę orkiestr młodzieżowych. Myślę, że około 80% uczestników tego festiwalu to młodzież. Historia tego festiwalu sięga roku 97, kiedy to był pierwotnie tylko przegląd wojewódzki. Zrobiło się to już festiwalem, na początku tylko w miejscowości Kozy, dziś już w kilku miejscowościach. Główne konkursy w Bielsku Białej, w Kozach oraz Jasienicy, a koncerty satelitarne po całym powiecie bielskim. Ale początki były wtedy, kiedy miałem okazję, przyjemność i honor być wójtem tej właśnie gminy, gminy Kozy. I wtedy zaczęły się właśnie coroczne spotkania orkiestr Dentyk. Choćby z tego względu, że w Kozach nieco wcześniej powstała taka duża orkiestra młodzieżowa. No i było dla kogo również robić. To jest bardzo ważna impreza, bardzo chętnie współfinansujemy. No i pracujemy stale nad tym, żeby poziom Złotej Trąbki podnosił się, żeby dużo zespołów krajowych i zagranicznych dojeżdżało. KUS 2016. Jeśli ktoś liczy, doliczy się już 18 edycji tego typu imprezy. Też NIKUS to gigantyczna impreza na terenie całej gminy Kozy, która jest ogromna i wielka. Na głównym placu targowym wiele atrakcji parafestynowych, ale nie tylko. W Domu Kultury gigantyczna wystawa kolejowa, w Pałacu Trzeczów wystawa Aliny Knycz plastyczna. Przed samym pałacem instalacja Jacka Kuczki. Startuje bieg na Chrobaczą Łąkę, który od wielu, wielu lat cieszy się ogromnym powodzeniem. Morderczy bieg na naszą górę, która jest widoczna tuż za mną w tej chwili. Cieszymy się, że dopisuje pogoda, bo od kilku lat mamy układy z tym na górze, w związku z czym jest ciepło, ludzie przychodzą z domów, szczególnie w godzinach popołudniowych i spędzają wolny czas w centrum miejscowości. Dojdziesz, bracie, choć krucho jest.